E, witam wszystkich serdecznie, mianowicie nagrywam ten film z prośbą właśnie dla Wiza, który powiedział, abym wypowiedział się na ten temat pokrótce i żebym mu po prostu ten film podesłał na maila. Mianowicie słuchajcie, co e, sądzę o tym DH Gaming? Czy to jest scam? Już wam odpowiadam na to pytanie, mianowicie tak, słuchajcie. Zanim, bo wiecie, reklama została przeze mnie raz zareklamowana w filmie, który zdobył naprawdę bardzo dużo wyświetleń I bardzo dużo ludzi skarżyło się na to, że pieniądze nie są wypłacane Ja mam kontakt właśnie z adminem tej strony i napisałem do niego o co chodzi I powiedział mi on głównie, że chodzi o to, że mają problem z płatnościami Ponieważ strona, od której biorą te PSF kardy, które wymieniają, bo oni na początku muszą to oczywiście wymienić Bo to nie ma tak od razu, że mają milion PSF kardów I... To po prostu to są transakcje. I to w taki sposób działa, że oni naprawdę długo czasami im potrafią, potrafią wypłacić, nawet yy, po miesiącu, i ludzie muszą czekać. Oni dali komunikat na swojej stronie. Jeżeli chodzi o to, to jeżeli na przykład pieniądze są wam od razu potrzebne, to najlepiej po prostu z tego nie korzystać. A jeżeli pieniądze nie zostały wam wypłacone, to wszystkie informacje macie, macie po prostu na tej stronie. Ja też nie jestem taki, że nawet za milion złotów, wieście mi, że Skam bym by po prostu nie wypromował. Strona była sprawdzana do dwóch, Tygodni normalnie działała, dlatego postanowiłem, że już nie będę dawał jej w odcinkach, bo dużo ludzi myśli, że to tak od razu działa, dlatego nie będzie to po prostu w moich odcinkach reklamowane, ale strona moim zdaniem nie jest skamem po prostu mają problemy z płatnościami, a to nie jest tak wszystko idealnie, jak będziemy chcieli, a kto po prostu, tak jakby nie dostał pieniędzy, to tam już się odzywajcie na tego maila. Mam nadzieję, że strona rozwiąże te wszystkie problemy z tymi płatnościami i wszystko normalnie będzie działało. Także to chyba na tyle ode mnie. Dziękuję, cześć.